Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w Need for Speed Underground 2 i właśnie jestem po odbyciu wyścigu takiego ulicznego, w sensie, że tam z jakimś jednym gościem ten zakład takie o stówkę. Bo byłem w tym, w poprzednim odcinku oczywiście skończyliśmy w tym takim tam innym części miasta, czy tam w innym mieście, czy to w ogóle tam na obrzeżach, czy w tej innej miejscowości. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie nie było już tam żadnych wyścigów, a nie chciałem tam zaczynać odcinka, żeby nie było jakichś nudnych rzeczy. Także jadąc w tą stronę, w stronę tego miasta, natknąłem się właśnie na tego przychlasta. No i kliknąłem Enter, a ten jedzie tam, gdzie ja chcę jechać. No to dobra, no to zabrałem się z nim. Jedziemy, spoko. Tam sobie trochę pogadaliśmy, no mówię, dobra, już dojechałem, to ja sobie pojadę swoje strony swoją. No i pojechałem, no i ziomek tam został z tyłu i... No i tak się skończyła nasza znajomość. No to także teraz zrobimy sobie naszą misję. Bez jakiegoś zbędnego obijania w bawełnę. Oczywiście tutaj trzeba przejechać prawidłowo przez fontanny. Ło, jak teraz fajnie jakoś nie miałem na to wpływu, a auto tak się fajnie zarzuciło. Czy miałem na to wpływ, ale nie przyczyniłem się do tego w ten sposób. Okej, co tu jest za wyścig? To jest drift? Nie, to jest chyba URL. Hajsy, hajs, dolary widzę. 50. Cinko, co to jest? URL. Okej, bierę. Później pojedziemy sobie tą gwiazdeczkę zrobić. URL. Ulubione wyścigi moje. Odgłosiłem sobie teraz grę w słuchawkach, to tak fajnie. Czuję się tak bardziej, tak się bardziej wczuwam. No to na razie. Oj. Nie pykło. Zostaje z tyłu. Znaczy z tyłu, no z tyłu tego jednego, bo tak to nie jest najgorzej. Ale zaraz go tu dogonimy. Ojej, ktoś mu tu ściągnął. To było tak pięknie. Okej, tu chyba będzie taki jeden chamski zakręt, którego nie lubię. No, pewnie tak będzie. No, jest. Już przede mną, już go widzę na horyzoncie. I za chwilę już przed nami, zaraz w niego wjadę. Ale tym razem się mu nie poddam i go pokonam należycie. Dobra, do dupy poszło. Nie pokonałem go tak jak chciałem, ale przeżyłem. Dlaczego się znowu z tego cieszę? Dobra, powiedziałem jeszcze coś bardziej absurdalnego. Ale wiecie, o co chodzi. Oczywiście wiecie, o co chodzi. Nic dziwnego tutaj się nie dzieje. Nic dziwnego nie mówię. Zapomniałem, o czym mówię? Nie, może nie zapomniałem, tylko jakoś tak... Taką dziwna faza, że mówię coś, co kompletnie nie jest związane z tym, co właśnie skończyłem mówić. I takie losowe zdania. Wylosowane. I wyrzucone. Na strumień wyjściowy. Czyli gębę. Programistyczne żarty. He. Tak bardzo nieśmieszne. No nic. Ważne, żeby tu wygrać, a to chyba na razie nie jest jakoś, nie będzie zbyt z większym problemem. 6 okrążeń, ja tu się przecież zanudzę. Dlaczego aż tyle? Nie dało się jakoś mniej zrobić? Przecież jak już wygram jedno, to już tak zostanie przecież. Się nie zmieni, tylko nie mnie doganiają teraz. Okej, trzeba zwiększyć tą przewagę, bo nie podoba mi się to, że jest tak, jak jest teraz. Tak nie może być, po prostu. Trzeba to zmienić. No, elegancko w ten sposób coś zrobimy. No i do mety, zaczniemy sobie trzecie okrążenie. Dość długa ta trasa jest. Na 6 okrążeń to chwilę to zejdzie. Minutę schodzi ponad z jednym. Więc takie jakieś 7 minut trzeba na ten wyścig liczyć. Plus takie błądzenie po mieście z 2 minutki. To już mamy 9. I zostaje nam jeszcze ta reklama i wyjdzie taki przeciętny taki odcinek, który fajnie się wrzuca i fajnie obrabia. Czyli ustawia głośności mikrofonu względem głośności gry i daje się do renderingu w moim przypadku, bo ja więcej przy let's playach nie dodaję. W sumie let's play to ma być let's play. W ogóle na początku let's play to było tak fajnie, że tam po prostu nic nie robili ludzie. Nawet czasami pamiętam, że to było tak, że film nawet nie był chyba w ogóle nic jakoś obrobiany. Tylko z niektórych programów to po prostu szło tylko przez konwenter albo przez tego
Movie Makera na początkach tego wszystkiego tak było mniej więcej. O i wtedy było wrzucane i fajne to miało taki swój urok, a teraz to się wszystko zmienia. Technologia idzie do przodu, każdy jakoś już próbuje do przodu pójść z tym. W czasie Let's Play to było tylko po prostu goła gra i ten, a teraz wydaje się jakieś efekty, to się coś tam odejmuje, to jakieś te... Autodaka chyba nie wiem, czy ktoś używa. Tak na co dzień przy takich typowych Let's Playach. Chociaż pewnie znajdzie się ktoś taki. Ale to akurat przy takiej grze, gdzie by to co chwilę się musiało ściszać gra, żeby słyszeć jak ktoś mówi, to by było trochę irytujące. Bardziej to przy jakichś prezentacjach gier to jest fajne, bo w momencie, gdy ktoś się zamknie, żeby po prostu jakiś dialog w grze się było słychać, to on się zamknie i fajnie przedstawia dialog w grze. A tak to cały czas w tle mówienia słychać jakieś tam, nie wiem, strzelanie czy coś, tak w przypadku jakiegoś na przykład FPS-a, gdzie jest jakaś fabuła i gdy ktoś chce na przykład przedstawić jakiś... Old Spice! Serio? Gdy ktoś chce przedstawić jakiś ciekawszy fragment fabuły, czy prezentację jakiegoś tam, jakąś cutscenkę czy coś, to wtedy po prostu się na chwilę zamyka i to fajnie jest wyszczególnione i nie musi się wiele bawić przy tym, żeby to jakoś tam podgłaszać, ucinać, przestawiać. I to jest wtedy wygodne. A tak przy Let's Playach to nie wiem, czy to by było miłe, chociaż zależy kto jak prowadzi komentarz. Najgorzej jak się mówi tak co 10 sekund po 5 sekund. Nie, może tak co 5 sekund po 2 sekundy jak się mówi. No to wtedy to wkurzające jest tak, że tak skacze cały czas dźwięk. Ale wystarczy dobrze dostosować ten i nawet bez tego to się obejdzie i jest w miarę. Ale to trzeba znowu z drugiej strony cały czas na równej głośności mówić, co też nie jest może takie wygodne. Okej, dobra. Jestem ciekaw, czy już przy tym odcinku jeszcze będę dawał tytuły, bo już tam chyba koło 15 odcinka, czy coś tak, no gdzieś koło 15. Przestało mi się chcieć dodawać te tytuły, bo zacząłem nagrywać na zapas i nie... tak nie pamiętałem, co się w tym odcinku działo całego, oglądać mi się nie chce, żeby coś wychwycić. Ale zaczynają być już mniej więcej takie same te. A jak się tak oglądało, tak dzień po, dwa dni po, to wtedy pamiętałem, że jeszcze jak grałem, co tam się działo i tak zobaczyłem jedną scenę, o, to może być kluczowe i wtedy się dawało, a teraz to już będzie ciężko. No i coś kiepskie to było krążenie. Sekundę dłuższe. Trzeba to poprawić. Wcześniej było 1.07, teraz 1.08. Fajnie, nieładnie. Ciekawe, gdzie ja to tak wydłużyłem. A, to jeszcze jeden zakręt, a ja już tu zacząłem jakoś tak ostro wchodzić. No, w sumie teraz ładną przewagę sobie zrobiłem. Muszę jeszcze na tym łuku tu tego nie zepsuć. Okej, okay, w miarę, tylko trochę za wolno. No nic, ale może mi się jakoś to uda to odrobić. Jajku, 4 sekundy tylko. Trzeba przyspieszyć. Przyspieszyć trzeba, żeby dużo reputacji wskoczyło na konto. Chociaż jak to jest chyba URL kilka tras, to może i tak być dużo reputacji, tylko za to, że jestem pierwszy. Dobra, ostatnie okrążenie, trzeba czas zrobić. 6.59, jaki był ostatni czas ostatniego okrążenia? Kurde, 100 reputacji, 1400 hajsu, no słabo. Ale ciężko było wycisnąć coś więcej. No coś, jakaś wiadomość, temat, nowe pojazdy w salonie. Wow, nowe pojazdy w salonie samochodowym. Wreszcie będę mógł coś dokupić, może coś będzie z napędem na tył. No to zaraz, jak tylko strzelimy sobie zdjęcie na okładkę, to lecimy do salonu samochodowego. Nie ma to tamto. O, hajs. Akceptuj! 2 minuty. O, w dupę. Jak tam dojechać? Jestem nie na tej drodze. Którędy tam dojechać? Co? Jak się na tą drogę wjeżdża?
Mam tu w prawo coś? No w dupie, tu nic nie ma. To jest tylko prosto. No nie wiem, chyba zmaszczę to akurat. No, już teraz wiem, że zmaszczę. Bo nie wiem, jak na to teraz wjechać tak szybko. Dobra, na pewno nie tędy. A, już wiem. Może... Nie, nie chcę do garażu. Przeskocz do garażu, serio? Można tak teraz? Podczas tego? Ale czego nie ma funkcji od nowa teraz dostępnej? Bo to mogę mu tutaj wjechać i to sobie... No po prostu zmaściłem. Trzeba by odczekać tą minutę. Okej, no to mamy ponowienie. Aha, to ja na tamtą drogę nie mam wstępu, tak jakby. Muszę do niej dojechać najpierw. Zobaczymy, czy mi się to uda na czas. Bo może mam jeszcze inny przejazd do tego miasta. No, mam inny i tu z niego skorzystam. No to widzę, że to jest kilka takich dróg, które wiele się nie różnią odległością. I pojedziemy sobie teraz przez te fontanny, tylko że chyba już teraz nie będę ryzykował i jechał pomiędzy nimi. To mi zależy na czasie. Co, i tu w lewo, tak? Tak, w lewo i cisnę później wprost. Otóż było tam. Tylko z innego miejsca musiałem dojechać, to było łatwiej. Teraz to jakby większe wyzwanie troszeczkę jest. Nie tak troszeczkę, ale nawet bardzo. Bacon Hills! Lecimy do Baconu. Gór, Baconowy gór. Spitalaj! Kość co mi stanął, no tak... Nie wiem, co on się tak zbliżył do tych... Chciałem się tam zmieścić koło niego, ten tam zjechał i... No i jest pogrzebany. Wow. Kościół! Chyba sobie wybrałeś nieodpowiednią porę na to. Ja tu mam 20 sekund jeszcze. A ty mi zawracasz głowę. Gitarę. Ja będę chciał do... A nie, to w sumie do... Nie, do salonu muszę dojechać. Kurde. Myślałem, że sobie przeskoczę. Chociaż chyba tu też jakiś salon mam. Teraz się okaże. Jak tylko sobie strzelę fotkę z jeszcze z moim starym autkiem. Tak, może już nie będę tak chwalił się cieszył z nowego, bo jeszcze nie wiadomo, czy je faktycznie kupię. O, mogę zrobić zdjęcie. Git. Popisywanie się. Okej, okay. Zmiana kamery. Zmiana kamery. Okej, okay, trzy kamery. O. Okej. Okay. Podpisywanie się. To nie. Przestaw auto. O tak będzie. Zrób fotkę. Chciałem, żeby było widać właśnie te... te takie coś, jakieś te takie dziwne na kółk, na kołach i rzeczy. Okej, okay, szukamy teraz sklepu. Salon samochodowy, dobra, jest. Jest zaraz za rogiem prawie. Z takim rogiem, nie rogiem. Widzę, że mi się wyścigi kończą. Jestem ciekaw, czy mi wskoczą nowe, jak je przejadę. Te, co mam. Czy nie będzie trzeba po prostu jakoś nadrabiać reputacji. Taki skrót fajny. Jedziemy do tego nieszczęsnego samochodu, salonu samochodowego. Oh yeah! Jak ja się cieszę, że to do niego się udaje. Tak, to ten nie, to ten, ten. Tutaj, żebym przewalił swoją Hondę. Mam z nim złe wspomnienia. Dobra, dawać mi najnowsze. Oh. Audi! Na pewno biorę Audi. Audica chyba ma na tył napęd. Nie, nie chcę swojej Celsja sprzedać. Czy wolisz wybrać jeden z twoich pozostałych samochodów? Celsja, wybieram inny.
Okej. O, i teraz wybieram auto, które chcę sprzedać. Jejku, jakie to Honda ma tutaj prędkość max. Jejku, jakie to już jest podrasowane auto. To wywalę, bo to mi niepotrzebne. Czy chcesz obecny Sentra na ten A3? Tak. Dobra, który mi to zamieniło teraz? A nie, bo tam to było Celsja, okej, luz. O! Przegrana w autoranie. To przecież stare jest. Dobra, nic się tu nowego nie dowiedziałem. Przeskakujemy do garażu. Wybierz samochód. Audica! Ło, jakie to ma statystyki już na samym starcie. Tak, chcę wybrać to auto. Porów do trybu zwiedzania. Oh yeah! Napęd na tył, tego właśnie chciałem. I można pączki kręcić, juhu! Ale na razie to ma słaby dźwięk silnika. Okej, trzeba oczywiście od razu do salonu kosmetycznego jechać. Na razie może do sklepu tuningowego pojedziemy, bo jest bliżej. Mam 13 tysięcy i zamierzam to wszystko wydać na tuning tego auta. Bo wreszcie jest auto, które może nie tyle co mi się podoba, bo kształt trochę taki... Wolę sedany bardziej, więc... Ale i tak nie jest najgorzej. Audice ogólnie są fajne. Szczególnie te A3, A4, te. One takie mają szerokie spody, takie potężne mają wyglądy. Silnik oczywiście, dajemy profesjonalny pakiecik. To mi całe gówno daje. W nim się opłaca pakiety całe kupować. Chip wydajności. Chcesz kupić... Tak, chcę kupić tą część. Zdjęcie ograniczenia prędkości. Maksymalna prędkość. I tak nie miałem ograniczenia. Key. Bierzemy pakiet cały, instalujemy. Coś czuję, że jakiś hajs przewalę. To mi nic nie zwiększa. Maksymalna prędkość mi to lekko zwiększa. To tu może już na części pójdziemy. Nie, mam brudny monitor, to nie zwiększa nic. To było świetne zawieszenie. O! Jak to miło, że wreszcie coś prowadzenie zwiększa, nie zmniejsza. No, tylko jedna część, no to dobrze, że... Tylko nie popatrzyłem na cenę, ile to kosztowało? Bo pakiet cały kosztował... 1300. Nitro. 750, no to tu już się opłaca wziąć ten. Wziąć! Nie mówi się wziąć. Wziąć się mówi. Sprawdziłem sobie ostatnio. Tutaj mi chyba nic nie zwiększa to. No. Hamulce. No to może kupmy, bo to szybsze hamowanie to. I może opony też jakoś coś, co nie ma w statystykach objęte, też się coś zwiększają. Okej. Okay. Redukcja wagi. No to tutaj się pewnie przyda w tym aucie redukcja wagi. Bo to są ciężkie auta. Tu wiem, że mi coś to dodaje. Ale to ma parametry! Okej, okay, tyle. Do trybu zwiedzenia. Zostało mi coś kasy w ogóle, bo ja muszę jeszcze tutaj styl tego auta pozwiększyć. Nie spojrzałem sobie na hajs. Ojejku, 4500. Wow. Okej, okay, gdzie ja teraz chcę jechać? Co tu jest żółte? Sklep z dodatkami. Później sklep z karoserią. I na końcu sklep graficzny.
to zaliczamy wszystko po kolei, tylko którędy tu dojechać. Muszę tym slalomem pojechać, zobaczymy jak się jedzie od razu. Tylko coś mi się wydaje, że to auto się wolno rozpędza. Zaraz je przetestujemy. On jedzie tym moim. Czyli na pewno zainstalowałem te dodatki. Albo ten dźwięk się sprawia wrażenie takiego, że to się wolno rozpędza. Na pewno na drifcie teraz będzie dużo łatwiej. Czegoś to się mnie przywalił. Nie zgubię go tak łatwo. To ja chyba jednak zgubiłem. Gdziekolwiek jedź, kurde! Może jeszcze zdążę? Dobra, mam go. No nie, dalej jestem daleko od tego. Wróciłem się w to samo miejsce, no spoko, a ja chciałem jeszcze pojechać do tego sklepu. No trudno, no to jedziemy do sklepu. To auto na razie coś nie ma jakby kopa. Może przez to, że tych części wszystkich nie kupiłem i się po prostu zmienia ten przełożenie czy coś, nie wiem. Chyba teraz później pojadę i wszystko dokupię. To przydało się coś, jakiś wyścig tym wygrać, żeby... Może jest coś, co tak... Minąłem skręt. Bo nie ma takiego zrywu z dołu, z początku. W ogóle nie ma zrywu. Taki przymulasty jest to auto. Trzeba dostosować te osiągi. Nie wiem, na razie... O! Nowe dekoracje mam, trzeba wykupić wszystko. So, zobaczymy co to jest. Zegary nic nie dodają. Okej, zdamy sobie te białe. Więcej neonów nie mam. Przyciemniane szyby, to te co najwięcej dają oceny wyglądu. Ciemne, fioletowe, limonkowe, magenta. Nie. Ciemne, koralowe. Ciemne, błękitne. Będzie. Reflektory. Takie mocniejsze. Dekoracje nitro. I tak są wszystkie 40. Wszystkie wloty. Oczywiście, na ostro. O, to jest drogie. Ale trzeba wykupić. Zestaw audio też jest ważny. Poddaję wyglądu. Miejsce drugie. Nos, butla 5 litrów. Da, kupię sobie nosa. Coś tu jeszcze mam? Audio, spinery, o! To teraz sobie jakieś takie klasyczniejsze kupię. Otwierana maska, drzwi. Tak, chcę wrócić do trybu zwiedzania. Teraz będę miał mało co hajsu. I jedziemy do kolejnego sklepiku. Ojej, co się stało z tym autem teraz? Jak się to hydraulika aktywuje w ogóle? O, mapę mam pod F2. O, to mam... Dobra, fajne rzeczy odkrywam teraz. Szkoda, że teraz. No i zostało mi jeszcze 1300 hajsów, pójdziemy sobie to wszystko przewalimy, teraz jeszcze.
razie auto mi się podoba, tylko że nie mam tu tych części, co miałem tam. To jest właśnie ten ból. Ale mam nadzieję, że jakoś go załagodzę czymś innym. Co my tu mamy? Zielone. Chyba już nie będę miał za wiele tutaj hajsu, żeby coś tu kupić. No ale trudno. Coś może mi się uda. W ogóle odblokowuje nowe części. Przedni zderzak. Ale tym muszę jeszcze te najdroższe brać. Nie, znaczy Gaudice, jakby mi zniknął, to bym chyba pochlastał ich. Musi być. To jest zbyt piękne. Tył. Tył jest najważniejszy, bo go widzę. O, to jest dobre, ale słaby ma ten. Chwila, jaka jest nazwa przedniego? Co kupiłem? Slipstream. Żeby był ten sam styl, bo to by był bez sensu. Nie stać mnie! Super! Progi. Po ile progi? O, na progi będziemy stać. No spoiler, może jest jakiś za stówkę? Za 200 najtańsze. Ale takie cienkie są. No nic, trzeba do trybu zwiedzania wrócić. Pojedziemy sobie jeszcze, spróbujemy ten jeden wyścig machnąć i zobaczymy, czy uda mi się go wygrać. O, co to za informacje? Nic nie ma, dobra. Tor. Zawsze jest miejsce dla frajerów. To jadę! Okej, to chyba ten dźwięk tak wpływał, no, na to, że mi się wydało, że to auto jest słabe, bo na razie na starcie to pięknie poszło. Ale przyspieszenie to chyba już troszkę słabo. Ale prowadzenie jakie tu jest. Wyższe dużo niż w tamtym czymś. Że mi się lepiej prowadzi. Jakieś części samochodowe tu latają w ogóle, czy tam ulicy, części jezdni. No i tu drifter leci, jak się zarzuci ty. Tylko że jesteś za słaby na razie na te drifty. No bo to nie idzie tak, bym chciał. O, ale to jest! To jest właśnie najlepsze. Że auto mi nie zwalnia, tylko tak fajnie idzie bokiem i ciśnie do przodu. Leciutko wyprostujemy, złapie przyczepność i przyspiesza. To jest fajne właśnie w napędzie na tył. Dlatego lubię takim jeździć, jakoś tak lubię ten motyw. Właśnie, bo z napędem na przód to po prostu trzeba bez poślizgu dobrze zakręty pokonywać. A ja tutaj w grze lubię w takim filmowym stylu to robić. Okej, doganiają mnie, troszeczkę tu zmaściłem. Ło, jak wszyscy lecą fajnie. O, ty coś się skąd tu znalazłeś wreszcie. Dobra, minuta 20. Oj, coś ten odcinek chyba długi wyjdzie. No, na pewno będzie długi. Wow, nie! No to, żebym zrobił. Trzeba teraz cisnąć, żeby odzyskać tę pozycję, bo to nie będzie takie łatwe. No to auto nie ma za bardzo coś przyspieszenia póki co. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem, może tu ten dźwięk tak ten albo co. Nie wiem, dziwne. Trzeba by to porównać. Mogłem kupić tą skrzynię, to wszystko kupić, tylko że już bym nie miał czasu hajsu na nic. Muszę to wygrać teraz, żeby coś zrobić. Woda na środku jest, ulicy, co to? Kwieciarnia podlewała kwiatki czy co i wylało się. Ojojku. Przesadziłem troszeczkę. Aha, bo jest mokro. No fakt. To jest właśnie też jeszcze minus napędu do tyłu, że jak pójdzie tył za bardzo, to... Okej, dziwne to było teraz. Jak pójdzie tył za bardzo, to już klapa. O! No, jedziesz tam.
Przestańcie we mnie wjeżdżać, mózgi. Dobra, ciebie wypchnę i teraz muszę jeszcze z nimi wygrać. No ale ciężko tym autem to idzie. Będę musiał chyba do tej Celci czy coś tam wrócić i hajsu narobić. No to tak nie będzie jechał. Jest kawałek prosty, tu trzeba nitro wykorzystać. Okej, troszkę nadrobiłem. Tylko w razie czego na koniec teraz nie mam nitro w ogóle. Co tam panowie? Ścigamy się. Oho, chyba przegrałem właśnie. No. Ojejku, a dlaczego się go nie da przekręcić? Trzeci jeszcze ukończyłem. Od nowa. Nie wiem, czy to ma sens, żeby od nowa dawać, ale... Dlaczego teraz to auto nie jest w stanie mi tam innych poprzekręcać? Czy to auto, czy one po prostu były jakieś, mają odporność? Nie, nie mają żadnej odporności. Po prostu jakoś źle mi to siadło. No to teraz nie mogę sobie pozwolić na jakieś błędy. No i teraz to zakręt poszedł elegancko. O kurde, znowu. Błędy, nie pozwolić sobie na błędy. No tak, no, łatwo mi powiedzieć. Do końca mi się już odrobić troszeczkę ten nitro. Do końca wyścigu. Teraz sobie poużywam troszkę. W rzeczywistości to by, moim zdaniem, by nie miało sensu używać na początku nitro. Bo tam się już nie regeneruje to, więc nie byłoby tak łatwo i pięknie. I też na razie nie pada, trzeba wykorzystywać to. Tą lepszą przyczepność. I tak samo na takich zakrętach bardziej ścinać, żeby później nie wypaść na zewnętrzną. Muszę się przede wszystkim tym autem teraz nauczyć jeździć, bo to trochę inaczej się to prowadzi. Inaczej tu jest moc dna. Oj, znowu mnie to zarzuciło. Kurde, miałem nadzieję, że we mnie uderzy. No i cała pozycja poszła się walić przez jeden głupi zakręt. Jedziesz, jedziesz, rozpędzaj się ten ty silniku głupi. No nie, serio? Nastrałkać w tym miejscu? Już czuję, że to już jest kolejny przegrany wyścig. Chyba zrobię coś... Chociaż może jeszcze nie będzie tak źle. Jakbym się udało wypchnąć. Zawalił ktoś z niego? Nie, kurde. To był mój jedyny ratunek tak naprawdę, żeby w niego przywalili. I tak ich troszeczkę to spowolniło. To tyle, dobrze. Dobra, teraz już to nitro muszę przytrzymać na ostatnie okrążenie, na końcówkę. By tak w razie czego sobie przynajmniej hajs zrobić, żeby mi się nie udało tej reputacji już nabyć. Na reputację już teraz i tak nie będę patrzył w tym wyścigu. Wow, ale blisko było. Nie, nie obracaj się, dziękuję. Teraz to delikatnie zrobiłem i go nie wyrzuciło. No to chyba przyczepność on traci w pewnym momencie. Tak znacząco. Jestem ciekaw, jak się tutaj tej hydrauliki używa. Czy to tylko na jakichś tam typach wyścigów, czy coś? Na jakiej zasadzie to w ogóle działa? Wow, blisko było!
A nie wiem, czy do czego się te punkty naliczają w sumie. Z tego przemknięcia i coś tam. To jest chyba tak, że po prostu tu się... Nieważne jaki ty wyścigu, i tak się wszystko to nalicza tak samo. Tylko później gdzieś to jest brane pod uwagę lub nie. No tu widzę, że drifty tak samo się naliczają, tylko nie ma tych mnożników tego wszystkiego. Chociaż może? Nie wiem. Musiałbym się coś dowiedzieć od kogoś. Nie mam pojęcia, jak to tu jest. Czy to przy takich zwykłych trybach wyścigu coś te drifty i te przemknięcia dają, te punkty, co tam się naliczają. Okej, zaraz będzie ten nieszczęsny zakręt. Ło, jak to żem zrobił. Okej, elegancko się udało to zrobić. No i teraz już nitro mi zostało, więc ciskamy. No, trochę czasu zrobiłem tam, 3,7 sekundy. Reputacja 100, 350 nagroda to było. To bieda. Ale dobre auto. Czekaj, czy gdzieś tu mam drifta do przejechania. O! To jest piękne. Wow, jak to ciśnie. Jak ślad wygląda? Dziwnie. Co tu jeszcze mi zostało? Czy jest w ogóle jakiś drift? Nie mam, tylko draku. Ojejku, zostały mi te najgorsze dwa i tu jeden fioletowy tor. No nic, w każdym razie komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, bo już ten odcinek tak wyszedł za długi. I do usłyszenia w kolejnym, kiedy to będziemy dalej tą audycję ulepszać.